I'm very glad to be here today. Cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj. And it's a privilege for me to be invited to Poland. Zaproszenie to do Polski jest dla mnie przywilejem. To share the message from the Gospels. I móc dzielić się poselstwem Ewangelii. This is my second series of meeting on my way through Europe. W mojej podróży po Europie jest to już druga seria spotkań. Last week I was in Darmstadt, Germany. W ubiegłym tygodniu byłem w Darmstadt, w Niemczech. And we held a series of meeting called Judaism and Christianity in the light of the Torah and the Gospels. Tam odbyła się seria spotkań na temat judaizm i chrześcijaństwo w świetle Tory i Ewangelii. And last day, yesterday, we started to talk, to read the Gospels. Wczoraj zaczęliśmy czytać Ewangelię i omawiać. Not just for the information, or how do Jews read the gospel differently from the Christians? Nie tylko w celu uzyskania informacji na temat tego, jak i dlaczego Żydzi czytają Ewangelię inaczej. Because this isn't the point. Bo nie o to chodzi. For everyone who professes Jesus as his Lord and Savior, każdy, kto wyznaje Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, would like to know him better. Chciałby znać go lepiej. Would like to know who he really is, not how he is portrayed. Chciałby wiedzieć, kim on naprawdę jest, a nie jak się go przedstawia. And there are certain facts which cannot be avoided. I zwiążą się z tym pewne fakty, których nie da się uniknąć. That's why we read the Gospels. Dlatego czytamy Ewangelię. Not through the ways how for many centuries church has interpreted them. Nie w taki sposób, według tego, jak przez wiele stuleci Kościół je interpretował. Under the influence of Hellenistic philosophy. Pod wpływem filozofii hellenistycznej. But we read it through the eyes of their authors. Ale czytamy je oczyma autorów. And we read yesterday some excerpts from the Gospel of Matthew. Wczoraj czytaliśmy pewne fragmenty z Ewangelii Mateusza. We discovered the difference between how Jesus speaks about the written Torah and how Jesus speaks about the oral Torah. Odkryliśmy tam różnicę na temat tego, jak Jezus nawiązuje do spisanej Tory i jak to czyni odnośnie Tory w przekazie ustnym. And the question arose, is it true that Jesus always upholds the oral Torah and lets down, upholds the written Torah and is against the oral Torah? I pojawiła się kwestia tego typu, czy Jezus zawsze wywyższał i podtrzymywał pisaną Torę, bronił jej, a oddalał Torę w przekazie ustnym. And that's why today I will invite you to read with me another side of the story. I dzisiaj zapraszam was, byście razem ze mną przeczytali kolejną opowieść. The topic of my sermon today is very provocative. Temat mojego kazania dzisiejszego jest bardzo prowokujący. It's called Was Jesus a Pharisee? Brzmi on, czy Jezus był faryzeuszem?
And for many people who might hear me, they'll say, is he out of his mind? I wielu ludzi może, którzy mnie słyszą, pomyśli, czy on postradał zmysły? The word Pharisee in Christian, it's the worst possible word. Dla chrześcijanina słowo faryzeusz to jedno z najgorszych z możliwych. Christians think that Pharisees are the worst hypocrites. Faryzeusze to najwięksi hipokryci. And they're the deadliest enemies of Jesus. Najwięksi wrogowie Jezusa. However, this is not how a German rabbi by the name Abraham Geiger thought. Jednakże this is not how he thought. Jednakże nie tak myślał pewien rabin. What was his name? Abraham Geiger. Abraham Gargiel. Przepraszam, jeśli to źle powiedziałem. Back in 1865 he wrote the book. W 1835 napisał książkę. And this was the first book where a rabbi would write about his reading of the gospel. Była to pierwsza książka, w której rabin pisze o swojej lekturze Ewangelii. I would say even more that Abraham Geiger was probably the first rabbi who read the gospel. Powiem więcej, to najprawdopodobniej był pierwszy rabin, który czytał Ewangelię. And what would you as a Christian say if you hear that the rabbi would that the rabbi had read the gospels? I gdy wy słyszycie, że pewnie pierwszy raz słyszycie, że rabin czytał Ewangelię. Would it be something positive? I gdy to słyszycie, to czy to jest coś pozytywnego? Well, I'll tell you even more. Jeszcze więcej wam powiem. Geiger was very positive about Jesus. Ten rabin bardzo pozytywne miał nastawienie do Jezusa. He said that the teaching of Jesus was absolutely in harmony with principles of Judaism. Mówi, że nauczanie Jezusa jest absolutnie zgodne w harmonii z nauczaniem judaizmu. And that's why it was Abraham Geiger who said first that Jesus was a Pharisee. I dlatego to ten rabin po raz pierwszy powiedział, że Jezus był faryzeuszem. However, he said later on the Christian church distorted the Jewish teaching of Jesus. Jednakże też powiedział, że później Kościół zniekształcił nauczanie Jezusa. And when his book came out in Berlin in 1865, gdy w 1865 wydano tę książkę w Berlinie, Rabbi Geiger was a professor of theology in Berlin University. Ten rabin był profesorem teologii na Uniwersytecie Berlińskim. And his colleagues who were Lutheran Christians stood up against him. Jego studenci, którzy byli chrześcijanami luteranami, powstali przeciwko niemu. And he was fired. I został wylany z pracy. And today I would like us to examine the claim of this rabbi. Dzisiaj z wami chciałbym zbadać te twierdzenia tego rabina. And I would like us to open the book written by the only non-Jewish author of the Bible. Chciałbym, abyśmy otworzyli na księdze, która jest jedyną księgą Biblii napisaną przez nieżyda. Who do you think it is? Jak myślicie, kto to jest? Luke. Łukasz. But honestly, I can tell you, I, as a Jew,
rarely read the Gospel of Luke. Szczerze wam powiem, jako Żyd rzadko czytałem Ewangelię Łukasza. Because traditionally it is taught in the seminaries that Luke was a Greek doctor. Bo tradycyjnie w seminariach naucza się, że Łukasz był greckim lekarzem. And he wrote the biography of Jesus. I napisał on biografię Jezusa. And that is true if you want to know actually the life story of Jesus in chronological order, the book of Luke is the source. I to prawda, jeżeli chcemy poznać Jezusa, życie Jezusa w porządku chronologicznym, to źródłem będzie Ewangelia Łukasza. Because Luke is very detailed. Ponieważ Łukasz bardzo szczegółowo pewne sprawy opisuje. Unlike the Jewish authors, he doesn't lose the chronological sequence. I nie tak jak autorzy żydowscy, Łukasz nie gubi kolejności chronologicznej. Jewish literary style always lacks the chronological consistency. Literacki styl żydowski, literackiemu stylowi żydowskiemu zawsze brakuje tej spójności chronologicznej. Greek style is very detailed and sequential. Z kolei styl grecki charakteryzuje się tym, że zawiera wszystkie szczegóły i ma właściwą kolejność. And as we talked about the Greek of the New Testament, there are three books in the New Testament whose Greek language is most complicated. I są trzy księgi w Nowym Testamencie napisane po grecku, w których greka jest najbardziej skomplikowana, złożona. This is the Gospel of Luke, the book of Acts and the Epistle of Hebrews. Jest to Ewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie i List do Hebrajczyków. These books were all ascribed to be recorded by Luke. Bo przypisuje się te trzy księgi autorstwu Łukasza. For whom Greek language was native. Dla którego greka była językiem ojczystym. Even the Epistle of Hebrews, definitely dictated by Paul, was edited and recorded by Luke. Nawet list do Hebrajczyków, zdecydowanie dyktowany przez apostoła Pawła, był pisany i redagowany przez Łukasza. But today we will go into the several episodes in the Gospel of Luke. Dzisiaj sięgniemy do kilku epizodów z Ewangelii Łukasza. And we will study some of the details of the life of Jesus. I przestudujemy kilka szczegółów z życia Jezusa. And this we will focus mainly on chapters 2 and chapter 4. Skupimy się głównie na rozdziale 2 i 4. Chapter 2 of the Gospel of Luke begins the journey of Joseph and Mary from Nazareth to Bethlehem. Rozdział ten zaczyna od historii podróży Józefa i Marii do Betlejem. And from Nazareth to Bethlehem. Z Nazaretu do Betlejem. And again, there are details in the Gospel of Luke that don't exist in any other Gospels. I są tutaj w tej Ewangelii Łukasza szczegóły, których nie ma w pozostałych Ewangeliach. It says here that Joseph and Mary went to Bethlehem specifically to be recorded in the census. Czytamy tam, że Józef i Maria udali się do Betlejem na spis ludności. And it says there
that when Mary had a time to give birth, she it's in verse 7, she had to use manger to place the baby because there was no place in the inn. Czytamy w wierszu 7, że nie było dla nich miejsca w gospodzie, a więc musiała położyć swoje dziecię w żłobie. You know, this verse is used in many interesting developments in Christianity. Tego wiersza używa się w chrześcijaństwie do tworzenia różnych kierunków myślowych. First of all, this verse is used to fuel Christian antisemitism. Po pierwsze, to używa się tego wiersza, by sycić chrześcijański antysemityzm. Many Christians would say, all these terrible Jews, a woman was given birth. Chrześcijanin powiedzą, ci okropni Żydzi, kobieta rodzi. And they did not let her into the house. A nie wpuścili jej nawet do domu. And she had to go into the barn with the cattle. Musiała iść gdzieś tam do chlewika, gdzie są zwierzęta gospodarcze. I don't know where have you seen such a cruelty. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze widzieliśmy takie okrucieństwo. Can you imagine in real life here in Poland you live somewhere in the house and something happens near your door, a woman is sort of giving birth, and definitely there is lots of commotion, and you close your door and you let the woman give birth on a street? Czy wyobrażacie sobie, że gdzieś przy waszym domu w sąsiedztwie kobieta ma rodzić, z tego powodu jest wiele szumu, a wy zamykacie drzwi swego domu, by rodziła gdzieś tam na ulicy? I mean, if some house owner would do this, what would the neighbors talk about this kind of person? Gdyby jakiś gospodarz swego domu coś takiego zrobił, co inni by myśleli o takim człowieku? I mean, even today, I know way in those, you know, in 19th century, people could open their houses to strangers, to stay with them for few days. Dzisiaj, a także i w wieku XIX, XVIII, ludzie otwierali swoje domy dla nieznajomych. However, this isn't about spending the night. You know, help the poor woman to give birth to the child. Then, you know, it will sort out. If you don't do it, what will your neighbors speak about you? Jednakże tutaj chodzi o coś więcej. Tu kobieta rodzi, jeśli nie otworzysz swego domu, to co sąsiedzi o tobie pomyślą? See how the Jews are portrayed here? Czy widzicie, jak przedstawiani są tutaj Żydzi? And the reason why, powodem, because the picture of what was happening is completely distorted. Jest tak dlatego, że obraz tego, co się tutaj dzieje, jest całkowicie zniekształcony. Well, the major problem is that we do not understand what the manger is. Główny problem polega na tym, że my nie rozumiemy tego, czym jest, pomóżcie, czym jest ten żłóbek, stajenka, dziękuję. Well, we are fed from our childhood. Od dzieciństwa karmi się nas tym, że we are fed with a picture of the nativity scene. Tym obrazem grzechu nativity, the rożestwo, the birth of Christ. A grzechu związanego z narodzinami Jezusa. And I don't know about Poland, but I think in many other countries, like Catholic countries like Italy, for example, there is lots of wood carvings
of nativity scene. Nie wiem jak. A scene is something to see. A picture. Yeah. Nie wiem jak w Polsce, ale w krajach katolickich i też we Włoszech jest wiele rzeźb przedstawiających to, myślę, niepokalane poczęcie, ten obraz. And you probably seen this wood carving on the wooden platform. There is like a little house with a roof. Roof. Mowa o tej szopce, myślę, prawda? Jest dach. Which is a barn. Który jest tą stajenką, tak? Dachem stajenki. And there are all kinds of cows. And camels, i tam są donkeys, krowy i wielbłądy i osły. And in Protestant countries, the children Christmas story is presented with the stuffed animals. Stuffed? Mm-hmm, like fluffy, like. W krajach protestanckich przedstawia się tą scenę ze zwierzętami sztucznymi, takimi wypchanymi. So there is this nice soft cows and little soft camels. A więc te zwierzątka są takie miłe, mięciutkie, cieplutkie. And of course that's for the little children, they come, they touch. Oczywiście małe dzieci mogą podejść, dotknąć. So the idea of the birth of Jesus turns for the little children into the study of the farm animal kingdom. A więc ta idea narodzin Jezusa dla dzieci wiąże się z takim studium gospodarstwa ze zwierzętami, królestwa zwierząt w gospodarstwie. And then they take some kind of a doll and they put among them. A potem pośród tych zwierząt umieszczają jeszcze jakąś lalkę. And it turns into a children play. I zamienia się to w taki teatrzyk dziecięcy. But it presents an absolutely distorted view of how the birth of Christ happened. Jednakże to zupełnie zniekształca obraz tego, jak następowały te narodziny Chrystusa. First of all, let's talk about what the manger is. Najpierw pomówmy o tym, czym jest ta stajenka. I have to tell you first the name Bethlehem. Muszę powiedzieć najpierw o Betlejem. In Hebrew it means the house of bread. Po hebrajsku to znaczy dom chleba. So the savior of the world, tak więc Zbawiciel świata, which who calls himself the bread of life, który nazywa się siebie chlebem życia, could not be born anywhere except the house of bread. Nie mógłby się urodzić gdzie indziej jak tylko w domu chleba. Well, Bethlehem has another very important significance for Judea. Jeśli chodzi o Betlejem, to jest jeszcze inna bardzo znacząca rzecz dla Judei. Bethlehem is located about 10-12 kilometers from the temple. Betlejem znajduje się około 10-12 kilometrów od świątyni. And around Bethlehem, when you go today to the area which is called the Shepherd Fields. I gdy dzisiaj się tam udamy do obszaru, który nazywa się polem pasterza. You go up the hill. Wchodzi się na górę. And you hear from down below. You hear lots of sound of lots of sheep. Tam z dołu, z oddali słychać odgłosy. And odgłosy owiec beczących. It is important place. They have a very good pastures for the sheep. To bardzo ważne miejsce, jest tam dużo pastwisk dla owiec. Bethlehem's field were specifically used
by the Levites to grow the sheep that would bear the lambs that later, 8 days later, would be sent to the temple for morning and evening sacrifices. Te pola betlejemskie były bardzo ważne, gdyż tam lewici hodowali owce z przeznaczeniem na składanie porannych i wieczornych ofiar w świątyni. The manger, which is described here, there are few areas like this I found in this shepherd field. I ta stajenka, o której tu mowa, jest niewiele takich tam na tym terenie tych pastwisk, tych pól pasterskich. This is not the house with the roof. To nie jest dom z dachem. Attached to the house of the farmer. Jak przyklejony do domu gospodarza, rolnika, farmera. That's how we often picture ourselves the manger where the animals would be kept. You know, this is how we, here in Europe the farmers do their business. Tak jak często sobie wyobrażamy, że jak jest jakaś stajnia czy obora, to jest to też jak w gospodarstwie teraz dom gospodarza obok. And that's why we always are shocked how come the owner of the house didn't let the woman in labor into the house and send her into the barn. I myślimy sobie, jak to jest, że ten gospodarz domu, rolnik, nie wpuścił jej do swego domu, tylko pozostawił ją gdzieś tam w oborze. But the barns were not there in Judea for the animals like we imagine it here in Europe. Ale nie tak jak my sobie w Europie to dzisiaj wyobrażamy, te stajnie nie były po to, by trzymać tam zwierzęta. That manger was just a cave on the side of the hill. To była jaskinia na zboczu góry. And these caves were used to hide the sheep during the bad weather. Służyły one po to, by chować tam, dać schronienie owcom w czasie, w dniu, gdzie jest, kiedy jest bardzo zła pogoda. And also it was given a cover to the pregnant mother sheep to send them to give birth to the lambs. Dawała ona również schronienie dla owcy w ciąży, która miała rodzić swoje młode. Do you understand that the real Lamb of God could not be born anywhere else but in such a place? Czy rozumiecie, że Baranek Boży prawdziwy nie mógł się urodzić w żadnym innym miejscu jak tylko w takim? Where other lambs would bear, where other sheep would bear the lambs year to year, and these lambs are sent for the sacrifice. W miejscu, w którym inne owce rodziły swoje młode, przeznaczone na ofiary w świątyni. The ultimate Lamb of God must have been born only there. Ten ostateczny Baranek Boży musiał się tam urodzić. And what, how it happened, the verse 7 describes it fairly clear. Jak to się stało? Siódmy wiersz bardzo jasno to opisuje. Joseph and Mary were traveling toward the Bethlehem. Józef z Marią podróżowali do Betlejem. It says that the hotel, there was no place there. Czytamy, że w hotelu nie było miejsca. Types of hotels usually are on the outskirts of the city. Takie hotele zazwyczaj są na przedmieściach miast. They are not specifically inside the city. Nie buduje się ich w środku miasta, w centrum. Maybe like 5 to 10 kilometers from the town. Jakieś powiedzmy 5-10 kilometrów od miasta. So they came and there was no place. And they kept going, maybe because around the cities there were number of the hotels. Tak więc w tym nie było miejsca dla nich, podróżowali dalej. Trzeba też pamiętać, że wokół miasta było kilka takich hoteli. See, the Bethlehem was a suburb of Jerusalem. Betlejem było przedmieściami Jerozolimy. These hotels, these inns,
They were mainly for the pilgrims who were going up to Jerusalem. Te hotele czy gospody służyły głównie pielgrzymom udającym się do Jerozolimy. There are few of them discovered today around Jerusalem in a radius of 10 kilometers from the city. Dzisiaj odkryto już szereg takich miejsc wokół Jerozolimy. And around so, the city of Jerusalem? Yes. Bethlehem. Well, around the city of Jerusalem. Wokół miasta Jerozolimy odkryto But, takie miejsca. The hotel around Jerusalem would be also close to Bethlehem. Taki hotel przy Jerozolimie byłby też niedaleko Betlejem. And so they were looking for another hotel. Tak więc szukali oni następnego hotelu. But of course we know how rapid deliveries can happen. Oczywiście wiemy, jak to może bywać z niespodziewanymi porodami. Of course they were traveling by the donkey. Oczywiście podróżowali na ośle. The shaking happens. Na osiołku to trochę trzęsie. And the baby comes out. A i dziecko wychodzi. And when the baby comes out, you don't have time to run for 2-3 kilometers to the house of somebody. A jak się rodzi, to nie ma czasu, by 2-3 kilometry biec gdzieś do jakiegoś domu. It was happening in the field. To się działo w polu. There was nowhere to knock. To knock. Nie byłoby żadnych drzwi, do których można byłoby zapukać. They already left the place where the hotel was. Już opuścili to miejsce, gdzie był hotel. And the only cover they could take was this cave. I jedynym schronieniem, jakie było dostępne, to była ta jaskinia. And so they would go into the cave. Tak więc udali się do tej jaskini. And there could have been some other sheep giving birth to the lambs. Może tam jeszcze jakaś inna owieczka była, rodziła swoje baranki. And then it's very obvious how Luke describes that somewhere in nearby there were the shepherds with the main flock of sheep. I to jest jasne z tego, co Łukasz opisuje, że w pobliżu byli pasterze ze swoimi owcami. And these shepherds were young Levites. Czyli pasterze byli młodymi lewitami, who had to take care of these lambs to send them to the temple for sacrifice. Którzy musieli opiekować się tymi owcami i zadbać o to, by zostały wysłane do świątyni na złożenie ofiar. And of course the angels of the Lord informed them, come on and see who is born. I anioł pański poinformował ich oczywiście, przyjdźcie, zobaczcie, kto się narodzi. They needed to know that the real lamb has been born. Musieli się dowiedzieć, że prawdziwy baranek się narodził. And their job will soon come to an end. I że ich praca niedługo się zakończy. Well, you see how Luke is presenting every detail of the life of Jesus from the beginning of his walk on this earth. Widzicie więc, widzicie, jak Łukasz prezentuje każdy szczegół od samego początku pojawienia się Jezusa na tej ziemi. Let's go to the next episode. Przejdźmy. After the shepherds visited the baby. Przejdźmy do kolejnego odcinka tej historii, po tym jak pasterze odwiedzili to dziecko, The time passes. Czas mija. And of course after the birth they find a more suitable place to stay in Bethlehem. Oczywiście w miarę upływu czasu znajdują sobie bardziej odpowiednie miejsce, by się zatrzymać w Betlejem. Because yesterday we talked that the wise men from the east later visited them. Rozmawialiśmy wczoraj o tym, jak ci mędrcy ze wschodu też tą rodzinę odwiedzili. But these shepherds were the ones who saw the Lamb of God at the first hours
of his after his birth. Ale to pasterze byli tymi, którzy zobaczyli dziecię w pierwszych godzinach po porodzie. But here how Luke describes what happened next to Jesus and to Mary. I oto jak Łukasz opisuje to, co się dalej dzieje z Jezusem i z Marią. And I will be reading in Luke chapter 2, verse 22 through 24. Rozdział drugi od 22 wiersza do 24. And it says here, when the days of her cleanliness according to the law of Moses ended, he was brought to Jerusalem to be presented before the Lord. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. As it is written in the law of the Lord that every male child has to be dedicated to God. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. And also there needs to be a sacrifice in accordance to what was written in the law of God to doves and to turtle doves. I zgodnie z prawem prawa pańskiego miały być też złożone ofiary, w tym przypadku para synogarlic, czy gołębi. Do you realize what is written here? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, co tu jest napisane? Mary, Maria, Matka Boża, Matka Boża, is following a Jewish law. Przestrzega żydowskiego prawa. Somebody may have a heart attack out of it. Have a heart attack out of it. Niektórzy mogliby dostać z tego powodu ataku serca. How can the greatest human being in Christianity? Jakże największa istota ludzka w chrześcijaństwie? This follow the evil Jewish law. Może przestrzegać tego złego żydowskiego prawa. Well, some Christians will say, what can you do? She lived in a society. What would her neighbors say if she did not do this? Niektórzy powiedzą, no tak, no w takim społeczeństwie żyła, gdyby tego nie zrobiła, co by pomyśleli o niej sąsiedzi? Well, but look at what Mary has lived through already. Ale przyjrzyjmy się temu, przez co już Maria przeszła do tej pory. Well, you know how angel Gabriel tell her. Wiecie, jak anioł Gabriel jej powiada, that you shall conceive and bear the son. Że poczniesz i urodzisz syna. And how Joseph discovered that she was pregnant. I to, jak Józef odkrywa to, że ona jest w ciąży. And how Joseph wanted to let her go. I jak Józef chciał ją odprawić. What does it mean? Co to znaczy? Why did Joseph want to let her go? Dlaczego Józef chce ją odprawić, oddalić? Well, if a man who is a widower, and Christian tradition says that Joseph was a widower. Mężczyzna, który jest wdowcem, a chrześcijańska tradycja mówi, że Józef był. Sees his new engaged wife being pregnant, what conclusion will he make? Jeśli widzi, że jego narzeczona jest w ciąży, to jakie wnioski wyciąga z tego? She has a boyfriend. Ma narzeczonego, chłopaka. Well, do you know what will happen to a betrothed young woman who has a boyfriend other than her bridegroom?
Czy wiecie, co się dzieje z taką kobietą zaręczoną, która ma, jest w ciąży z kimś innym niż ten, z którym się zaręczyła? According to Book of Deuteronomy, chapter 22, według piątej księgi Mojżeszowej, rozdział 22, such a woman will be stoned. Taka kobieta będzie ukamienowana. Well, Joseph is a man of a soft heart. A Józef jest człowiekiem miękkiego serca. He realizes, well, I may be not so pretty for her, I may be too old to her. Zdaje sobie sprawę z tego, że może nie jest taki ładny w jej oczach, może jest już w jej oczach za stary. If I annul this engagement, jeśli anuluję te zaręczyny, then there will be another law enacted. To wówczas będzie rządzić inne prawo. Then the parents will have to find this boyfriend. Wówczas rodzice będą musieli znaleźć tego chłopca. He will have to pay fine and will be obligated to marry. Będzie musiał zapłacić karę i zobowiązany będzie się ożenić. Well, as we know through the gospel, the angel of the Lord said to Joseph, this isn't a boyfriend. A wiemy z Ewangelii, że Gabriel mówi do Józefa, że to nie jest żaden chłopiec. So, Joseph keeps his pregnant bridegroom, tak więc a bride, sorry. Józef zatrzymuje tą swoją narzeczoną brzemienną. And now think pannę what młodą. The neighbors chit-chat around. No a o czym teraz plotkują sąsiedzi? Here is Joseph, a man, a widower, you know, much older than his new bride. Józef, wdowiec, znacznie starszy niż jego młoda panna młoda. And here is his pregnant bride. I oto ta jego panna młoda w ciąży. How does it look like? Jak to wygląda? Well, when they are in their teens, you know, she is 16, he is 17. A gdyby byli nastolatkami, ona 16, ona 17, on 17 lat. This is not pleasant, but you get them married. No, nie to zbyt, nie jest to zbyt przyjemne, no ale trzeba ich ożenić. And you hope their marriage will stick. Z nadzieją, że to małżeństwo się będzie trzymać. But if he is 40 and she is 18 and she is pregnant, it looks very ugly. Ale jak on ma 40, ona 18, to wygląda bardzo brzydko. But Joseph and Mary endured all this chit-chat, all these rumors, all these ridicules of the neighbors. Józef z Marią przetrzymali te wszystkie plotki, te wszystkie pogaduszki, te obmawianie przez sąsiadów. Because they knew that what they were doing, it was the mission of God. Bo wiedzieli, że to, co robią, jest misją Bożą. Because through them, through Mary, God will come into this world in flesh. Bo to za pośrednictwem Marii Bóg przyjdzie na ten świat w ciele. And they were fully dedicated to this cause. I byli w pełni poświęceni tej sprawie. So what's that? What is this with this temple ritual? A więc o co tu chodzi z tym rytuałem świątynnym? Do you think they would be afraid to not to do any this temple ritual if it was the will of God for them not to? I myślicie, że nie obawialiby się nie poddać temu rytuałowi, gdyby taka była wola Boża, by się nie poddawać? The problem is there was no will of God to separate themselves from the Jewish community. Problem polega na tym, że Bożą wolą nie było, aby oni sami oddzielili się od społeczności żydowskiej. That's why Mary continued to follow the law of Moses. Dlatego Maria nadal przestrzegała prawa Mojżeszowego. And that's why Luke, and that's very specific about Luke, the only non-Jewish author. Jest to szczególne, jeśli chodzi o Łukasza, jedynego autora nieżydowskiego.
clearly shows Jewish upbringing of Jesus. Wyraźnie pokazuje żydowskie wychowanie Jezusa. And let's look at the third episode in the life of Jesus. Przyjrzyjmy się trzeciemu odcinkowi historii z życia Jezusa. There are all kinds of stories about Jesus's teenage years told in today's media. W dzisiejszych środkach masowego przekazu opowiada się różne historie z życia, z dzieciństwa Jezusa. Some New Age people claim that because there is not much written about the teenage years of Jesus, this means that Jesus was somewhere in Tibet. Niektórzy przedstawiciele ruchu New Age mówią, że dlatego, że tak mało napisano w Biblii o tych latach nastoletnich Jezusa i dziecięcych, on w tym czasie był gdzieś tam w Tybecie. But Luke is very clear that Jesus was not going to any Tibet. Ale Łukasz bardzo jasno mówi o tym, że Jezus nie zamierza udawać się do żadnego Tybetu. Well, there are other people who claim that Jesus was in Qumran. Inni twierdzą, że Jezus był w Qumran. With Essenes. Z Izydą? A, wśród Esańczyków. Tak, dziękuję. Wśród Esańczyków. And this is not true. I to też nie jest prawdą. Because look what the Gospel of Luke states about Jesus' whereabouts. Bo co Ewangelia Łukasza mówi o miejscach przebywania Jezusa? Verse 41 of Luke chapter 2. 41. Wiersz 41 drugiego rozdziału. Every year his parents attended Jerusalem for the Passover. Co roku jego rodzice chodzili do Jerozolimy na święto Paschy. Well, this is a direct answer of who Jesus and his parents were. To jest bezpośrednia odpowiedź na pytanie, kim był Jezus i jego rodzice. See, there were four major groups in Judea at this time. W tamtym czasie były cztery takie główne grupy na terenie Judei. The Pharisees, the Sadducees, Faryzeusze, Sadduceusze, Essenes and Zealots. Esajczycy i Zeloci. Well, the two last I already the last one should be excluded right away. I ta ostatnia grupa powinna być natychmiast wyłączona. Zealots, they were terrorists. They were hiding, running around, killing Roman officials. Zeloci byli terrorystami, ukrywali się, przemieszczali, zabijając urzędników rzymskich. It's obvious Jesus wasn't interested in that activity. Oczywiście jest, że Jezus nie był zainteresowany taką działalnością ich. Definitely the parents of Jesus were not Sadducees. Zdecydowanie rodzice Jezusa nie byli Sadduceuszami. Because Sadducees, they was a group of priests, the elite of Jerusalem. Sadduceusze byli, pochodzili z kapłaństwa, byli elitą Jerozolimy. They mostly resided in Jerusalem and they were very rich. Zamieszkiwali głównie Jerozolimę i byli bardzo bogaci. Joseph didn't have money to be a part of Sadducees. Józef nie miał pieniędzy tyle, żeby być częścią grupy Sadduceuszy. And Jesus wasn't an Essene. I Jezus też nie był Esańczykiem. Because Essenes secluded themselves in Qumran. Bo oni izolowali się w Qumran. They never go to temple. Nigdy nie chodzili do świątyni. Because they believed that the temple people apostatized from the principles of the Torah. Bo wierzyli, że ci, którzy są wokół świątyni, z nią związani, są w odstępstwie wobec Tory. But hear what the Bible says. But? What the Bible says. This is what? This is what the... Tak mówi Biblia.
that Jesus and his parents attended Jerusalem for Passover every year. A Biblia mówi, że rodzice z Jezusem uczęszczali na święto Paschy co roku. So only the Pharisees and those whom they taught. Tak więc tylko faryzeusze i ci, których oni nauczali, tak czynili. Well, let's look at the story a little closer. Przyjrzyjmy się tej historii nieco bliżej. We know that when Jesus was 12, they went to Jerusalem for Passover, and after they celebrated the Passover, they went back and they were missing Jesus. Czytamy, że udali się na święto Paschy do Jerozolimy i gdy już to święto się zakończyło, wracali i okazało się, że brakuje Jezusa. And verse 46 says, very important, 46 wiersz, co bardzo ważne, mówi: After 3 days they found him in the temple sitting around amidst the teachers and debating with them. Is it what is written there? Czy tak jest napisane? Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przesłuchiwał się im i zadawał pytania, debatował z nimi. Oh, sitting among who? I said debating with them. Does it say debating? Nie, tu nie jest napisane, że prowadził debatę. He didn't debate here with the teachers. On prowadził debatę z nauczycielami. He was listening to them. Przysłuchiwał się temu, co mówią. And he was asking them questions. I zadawał im pytania. This is incredible. To niesamowite. These teachers were Pharisees. Ci nauczyciele byli faryzeuszami. And Jesus wasn't fighting with them, but he was asking them questions and listening to them. On nie spierał się z nimi, tylko zadawał im pytania i słuchał ich. Well, let's keep reading. Czytajmy and dalej. Everyone who heard him wondered of his intellect and his replies. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i jego odpowiedziami. And then of course Mary came and said, "Well, we were worried about you." No to potem Maria przychodzi, mówi: "Martwiliśmy się o ciebie." And verse 49 is very important. 49 wiersz jest bardzo Jesus ważny. Jesus replies to them. Why did you look for me? Didn't you know? And literally, I don't know what the Polish Bible says, didn't you know that I had to be in what belongs to my father? Czy nie wiedzieliście, tak tutaj w tym tłumaczeniu jest, że muszę być w tym, co należy do mojego ojca? Ja czytam z Biblii Tysiąclecia, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Okay, this is good translation. This is literally from Greek. Czy dosłownie z greckiego przetłumaczone. The question is, what is it that belongs to his father? Pytanie więc brzmi, przepraszam, co należy do jego ojca? What is he talking about? I need to be in what belongs to my father. O czym on mówi? Muszę być w tym, co należy do mego ojca. What is it? Co to jest? Well, many translations will say I need to be in my father's house, implying the temple. Wiele tłumaczeń podaje tak: muszę być w domu mego ojca, co wskazuje na, sugeruje świątynię. But let us think together. Ale pomyślmy razem. Where was Jesus when the parents found him? Gdzie był Jezus, gdy rodzice go znaleźli? If he was in at the temple, was he at the altar? Jeśli był w świątyni, to czy był przy ołtarzu? Or was he inside the holy place? A może w miejscu świętym? Or maybe he was sitting on the top of the Ark of the Covenant? A może siedział na wieku Arki Przymierza?
Where was he? Gdzie był? Well, he wasn't in the sanctuary proper. Sanctuary proper. The in the sanctuary in the itself. W samym przybytku przebywał. Nie, he wasn't. He wasn't. Nie był w samym przybytku. Przepraszam. He wasn't in the temple to do the ritual of sacrifice. Nie był w świątyni, aby tam składać rytualne ofiary. However, around the temple there were many facilities. Jednakże wokół świątyni było jeszcze wiele różnych obiektów. Particularly one known facility occurs several times in the scriptures called the Portico of Solomon. Szczególnie Portyk Salomona jest tym wymienianym tutaj często. And in this portico was yeshiva. The school. The school was in there. Była to szkoła, yeshiva. Yeshiva in Hebrew. And there the Pharisees had their Torah study. Tam faryzeusze prowadzili studium Tory. And that's when they where they found Jesus. I tam właśnie znaleziono Jezusa. He wasn't just standing watching the Lamb of God being slain. On nie stał tam i nie patrzył, jak zabija się baranka. Well, he could have been doing this in a sense. Hey, you know, it could have some symbolic meaning. You know, look, here is the real Lamb of God watching for the sacrifice. Whom he soon will become. Wtedy mogłoby być napisane, że oto Jezus stoi, oto Baranek Boży prawdziwy przygląda się tym ofiarom, jak składa się ofiary, którą on wkrótce sam się stanie. This is not what gospel describes. Ale tak Ewangelia nie opisuje tej sceny. He was doing a Torah study. On prowadził studium Tory, czy and był... that what he describes to be what belongs to his father. I w takich okolicznościach właśnie mówi, że musi być w tym, co należy do jego ojca. Some other English translation says, I am in doing my father's business. Inne tłumaczenia mówią, ja jestem w tym, co należy do spraw mego ojca. The business of the father is studying the scripture. A biznes mego ojca polega na studiowaniu pisma. Well, why is the problem when we all the time think that the Pharisees are bad people? Dlaczego zawsze mamy problem z tym, że gdy czytamy, to uważamy, że faryzeusze są złymi ludźmi? Well, the problem is we don't know what the word Pharisee means. Problem polega na tym, że nie wiemy, co znaczy słowo faryzeusz. Somehow most interpreters say that Pharisees are the separate ones. Tłumacze często mówią czy piszą, że faryzeusze to ci, którzy się oddzielili. But this translation is grammatically incorrect and unjustified. Ale to tłumaczenie jest gramatycznie niepoprawne i jest nieuzasadnione. The true translation of the word Pharisee, the origin, the etymology of the word Pharisee. Etymologia słowa faryzeusz i prawdziwe tłumaczenie. Come from the Hebrew noun pirush, meaning the commentary. Pochodzi od rzeczownika hebrajskiego pirush, co znaczy komentarz. So the Pharisees were the commentators of the Bible. Tak więc faryzeusze byli komentatorami Biblii. The Pharisees go into with their roots back to the time of Ezra and Nehemiah. Faryzeusze sięgają swymi korzeniami do czasów Ezdrasza i Nehemiasza. When Ezra was reading from the scroll of the book of the law of Moses. Gdy Ezdrasz czytał ze zwoju z Księgi Mojżesza, z prawa Mojżesza. And besides him was standing a commentator. A obok niego stał komentator. Who helped to understand, provided some meaning, interpretation. Który pomagał zrozumieć, zapewniał, dostarczał tłumaczenia, znaczenia. By the way, scribes are not
also inherently bad. Scribes are not also inherently bad. Uczeni w piśmie też nie są, nie mają jakiegoś zła wrodzonego w sobie. Because the task of the scribe was to copy the scrolls of the Bible. Bo zadaniem uczonych w piśmie było przekopiowanie manuskryptów biblijnych. But why, you will ask me, there is all the time a problem between Jesus and the Pharisees. Ale dlaczego, zapytacie, zawsze jest problem, jakiś konflikt między Jezusem a faryzeuszami? The Gospel of Matthew chapter 23 answers the question. Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Mateusza, rozdział 23. In verse 2 and 3 we have a clear answer. W drugim i trzecim wierszu 23 rozdziału mamy jasną odpowiedź. Jesus says, upon the Moses seat sat the scribes and the Pharisees. Now, whatever they tell you to do, do. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam mówią, polecą. You see? Whatever the Pharisees teach you to do, do. Widzicie więc, cokolwiek faryzeusze wam powiedzą, byście mówili, czynili, to czyńcie. If you have problem with me, you think I am a Jew telling you all of this? Może macie problem w związku z tym, że ja jestem Żydem i wam o tym wszystkim mówię? This isn't about, this is, don't blame me. To nie obwiniajcie mnie. There is another Jew, his name was Matthew. Jest inny Żyd, nazywa się Mateusz. He wrote that. On to napisał. And he claims that it was the words of another Jew and his name was Jesus. I twierdzi, że to są słowa innego Żyda, który ma na imię Jezus. And I just read what is written there. Ja tylko czytam, co tu jest napisane. Whatever the Pharisees teach you to do, do. Cokolwiek faryzeusze wam powiedzą, byście robili, to róbcie. Well, what the problem is. To jaki jest problem? But don't do according to their actions. Ale nie czyńcie tego według ich uczynków. Because they say and not do. Ponieważ oni mówią, ale nie czynią. Well, isn't it a modern problem? Czy nie jest to współczesny problem? Isn't it a problem today? Not only with the, I mean, not a Jewish problem, but the worldwide problem. Czy nie jest to nie tylko żydowski problem, ale problem na całym świecie? When all of us have such a great teaching. Gdy wszyscy z nas mają takie wspaniałe nauczanie. And we're such a nice and well-dressed and well-behaved on Sabbath. I tak ładnie jesteśmy wszyscy ubrani i tak się zachowujemy w sabbat, ładnie. And what do we do for the rest of the week? A co robimy przez resztę tygodnia? And what do our neighbors say when we out of this building? I co mówią nasi sąsiedzi, gdy wychodzimy z tego budynku? These are the words for every one of us. To są słowa dla nas wszystkich. And I would like to pray. I chciałbym się modlić, that the Lord would really help us to be a true Pharisees. Aby Pan pomógł nam naprawdę stać się prawdziwymi faryzeuszami. The true interpreters of the Bible. Prawdziwymi interpretatorami Biblii. So that our life would reflect the great teaching of the Bible. Tak, aby nasze życie odzwierciedlało te wielkie, wspaniałe nauczanie Biblii. Let us pray. Módlmy się. Our Father and our King, nasz Ojcze i nasz Królu, give us your Spirit, daj nam swego Ducha, so that our words and our actions would not differ, aby nasze słowa i czyny nie różniły się od siebie, so that we would act as we teach, abyśmy postępowali tak, jak nauczamy, and thus carry your name and character throughout the world. I w ten sposób zanieśli Twoje imię i Twój charakter na cały świat.
We pray this in the blessed name of Jesus. Modlimy się o to w błogosławionym imieniu Jezusa. Amen.